Dzień dobry. Witam na 17 odcinku Assassin's Creed 2. Gdzie my tu jesteśmy? Muszę sobie przypomnieć na mapkę. O, we Florencji jesteśmy. Wykończyliśmy ostatniego z wielkiej czwórki Pazzi, czyli Jacopo de Pazzi. I tutaj przed nami jest zadanko. Mamy jakieś pieniądze. Mamy dużo pieniędzy. Tak, mam tydzień przerwy w graniu i trochę nie wiem, co mam do zrobienia. My sobie pójdziemy do kowala i zobaczymy, czy da się coś kupić, zanim pójdziemy do zadanka głównego. Bo naprawdę mamy dużo pieniędzy. Price is good. Napraw wszystko, naprawione, zbroja. Wszystko mamy kupione, amunicja. Uzbrojenie. My teraz mamy ten miecz kapitański, który jest w tym momencie najlepszy. Dobra. A Sarto. Co nam? Sakiewki. Wszystko mamy. Another time. Dobra, idziemy do zadania w takim razie. Co nas czeka? Początek wspomnienia. Lecimy. I to jest tu gdzieś niedaleczko. Czyli to na pewno Lorenzo. Tutaj byliśmy w kryjówce Templariuszy. Mniej więcej pecetowcy tak widzą to wejście. Nie mogą się tu dostać. Tak jak ja nie mogłam się dostać, grając właśnie na komputerze. Idziemy tutaj. Tutaj? Tak. Lorenzo. The Pazzi are dead. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio, thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No, la bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. Che la fortuna favorisca la tua lama. Zdobyłeś pelerynę Medyceuszy. No, mamy pelerynkę nową. Okej, to lecimy do zadanka. Nawet już się coś pokazało. Do Leonarda, jak żeby inaczej. No to widzimy się przed drzwiami Leonarda. Leonardo! Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Wycieczka.
No to będziemy jechać do Wenecji. A na mapie mamy dwa zadania. Dobrze widziałam, dwa znaczniki. Za mocno mi się oddaliło. W góry. To zdaje się, że mi to wygląda, że my musimy chyba iść do tej bramy. A zatem spotkamy się w tym miejscu. To jesteśmy już tutaj przy tej bramie. Wydaje mi się, że musimy sobie wziąć konika. Jakie fajne znaki ich. A, super. Ale te koniki są zaprzężone? Nie, bierzemy białego. I konikiem. Wydaje mi się, że tak właśnie trzeba zrobić. Tak, w góry. No, jesteśmy w nowej lokacji. Zaraz, zaraz. Muszę się przyjrzeć. O, 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 o. Ja wykupiłam przecież mapę skarbów w Apeninach, a tutaj coś ich nie widać. To tam jest chyba powóz, tam jest powóz Leonarda. Leonardo! Ezio? What luck! I have run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. It's your Hercules. What is this thing? Eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. Batman Forever. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio. I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. No nie bez kozery widzimy ten dziwny przyrząd. No nie lubię tej jazdy naprawdę. Ale cóż, wakacje w Romanii. Poprowadź powóz Leonarda do Wenecji. No tak, nie od razu. Venezia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. What's happening? Who are they? Rodrigo Borgia's men. Why? What do they want with us? I think they want us dead. Leonardo, hi! Normalnie, na pierwszym razem to chyba mi się nie uda. Ale muzyczka fajna. A zaraz rozwalę ten powóz. A to dopiero początek tej całej przyjemności.
Oczywiście na wszystkie przeszkody muszę wjechać. Bandyty. Tak, będzie trzęsło. No nie w ogień! No nie w ogień! I nie przeszkadzaj. Jezusie, nie. O Boże, znowu ogień. Udało mi się. Leonardo, they are here for me, not you. I'll catch up with you later. No, let's get fight. Not you! Get it! Go! Ragazzi! No, w ten sposób najlepiej ciężkiego załatwić i jeszcze was. Your flame will be most abused should you survive. Ale piruet. No, dobij go. Anyone else? No. Dobra, muszę odzyskać bombę. Ty na pewno ten ciężki, gdzie on jest? Ciężki będzie miał bombę na pewno. No, nie umiesz go obszukać. Dobra, szkoda czasu. Dobra, nic tu więcej nie ma. Zatem... Nie wiem, czy muszę wziąć konika, więc w razie W bierzemy, chodź. No nie! Bieg przez płotki. No, był konik potrzebny. Wakacje w Romanii. Wyścigi. Znowu moja zmora. Teraz jedziemy do Forli. W którą stronę mam jechać? I tam będzie wyścig. Pobicia. Tak, do Forli. W oryginalnej wersji to ta lokacja była taka zielonkawa, takie wszystko jakby utoczone w wodzie, w bagnie, w deszczu. A tu trochę te barwy są żywsze. O, i będzie grup asasynów. Hmm.
No, to nie pozostaje nam nic innego, tylko odblokować pierwszą wieżę. Żeby w ogóle widzieć tu cokolwiek. To gdzie ta wieża? No jest tu ładniej w remasterze niż w oryginalnej grze. I tu się trochę zadzieje. Teraz zerkniemy na mapę. I mamy tutaj karty kodeksu. A zadanie jest dopiero tutaj. Dobrze, idziemy na zadanie. Nie będziemy odkrywać tych wież teraz. Ja to zrobię poza nagraniem oczywiście. I pójdziemy sobie na wspomnienie. Konik mój bialutki, śliczniutki. Chodź tu. I lecimy. W Forlit zdaje się też będzie jakieś DLC. Ale tym później się zajmiemy. Na razie lecimy z fabułką. No konik mi się zablokował tu. No jedźże. Bardzo ładnie tu jest teraz. Tu właśnie w oryginalnej wersji to była najbrzydsza lokacja praktycznie. Czy ten koń kopnął tę kobietę do wody? Zdaje się, że tak. No to biegniemy, Leonardo nas woła. Ezio! Here! Over here! O, o! Oko tutaj mamy. Ale to nie teraz. Tu już wiemy, że to tamten budyneczek, ale to nie teraz. Over here! Thank you, Ezio. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? Huh. What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. No, już mamy. Don't just stand there! I need help!
Pomóż krzyczącej kobiecie wrócić do doków. Tak, ona jest genialna. A na obrazku widać prawdziwe barwy Forli, które są w oryginalnej wersji, czyli wszystko tonie w takiej zgniłej zieleni i szarości, a my mamy żywe barwy. Tutti a bordo. No, Ezio, bądź dżentelmenem. Tam już jest łódź. Przewoźnik. Rebeka, musisz zapłacić za podróż promem. Wenecja znajduje się na licznych wyspach otoczonych laguną. Przybywający i wyjeżdżający podróżni muszą korzystać z tragetti, promów. Tragetti mają różne rozmiary, od małych wożących ludzi po mieście, po duże okręty przewożące pasażerów z i na stały ląd. Przystanie tragetto były prowadzone przez cechy, które wprowadziły wiele praw pozwalających pracować na przystaniach najbardziej wpływowym członkom cechów. Każda przystań miała własne zasady. Mogły one na przykład zezwalać na pracę tylko osobom mającym 40 lub więcej lat, albo zmuszać przewoźników do transportowania maksymalnie 10 pasażerów na jednej łodzi. A? Ona się fajnie drze, ale my jeszcze sobie tu wydobędziemy trochę drobnych. I drink. Drink by się przyznał. Drink by się przydał, miał być. No wchodź tu, Ezio. Mamy łódź, fatalnie się nią steruje. Naciśnij, aby wiosłować. Tak. No, już do krzyczącej. Ona jest genialna. Niech jeszcze pokrzyczy. To nie byle kto. Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. I wasn't looking to impress, only to help someone in distress. Katarina Sforza, postać historyczna. Rok narodzin 1463. Profesja hrabina Forli, szlachcianka. Katarina została hrabiną poprzez małżeństwo, ale była znana na długo zanim zjawiła się w Forli. Dorastała na dworze w Mediolanie, otrzymała wykształcenie klasyczne, a jej ojciec uczył ją sztuki wojennej. Na dworze Katarina zajmowała się też alchemią i polowaniem. W 1473, gdy miała 10 lat, Katarina zaręczyła się z Girolamo Riario, bratankiem papieża. Małżeństwo zostało skonsumowane, gdy miała 14 lat. Po przybyciu do Rzymu okrzyknięto ją najbardziej towarzyską szlachcianką na dworze, a jej męża uważano za jednego z najbezwzględniejszych dworaków. Po przedwczesnej śmierci brata papieża, Girolamo, zyskał jeszcze większą władzę, otrzymując tytuł pana na Imoli i Forli. Po śmierci papieża Rzym został złupiony, zniszczono rezydencję Kateryny. Mimo że była w 7 miesiącu ciąży, pojechała konno do Castel Sant'Angelo i broniła Watykanu, dowodząc żołnierzami i prowadząc ogień z dział. W 1484 przeniosła się do rodziny Forli. Bracia Orsi, opłaceni przez kogoś żywiącego urazę do jej męża, zabili Girolamo w 1488. Dzięki temu Katarina została samodzielną panią na Forli i Moli. No, nie marnowała czasu. Zdobyła przychylność okolicznych władców, zmieniła system podatkowy i osobiście wyszkoliła milicję. Choć opowiadała się za pokojem, bezwzględnie mściła się, gdy krzywdzono jej bliskich. Często zabijała żony i dzieci przeciwników. Gdy Forli zostało zaatakowane przez Cezare Borgia, syna papieża, wysłała papieżowi list natarty wrzodami dżumy. W końcu Forli i Katarina ulegli Cezare Borgi w roku 1499. Katarina została pojmana i wysłana do Rodrigo Borgi do Rzymu, który podobno więził ją latami i wielokrotnie gwałcił.
Gdy opuszczała Watykan, była umęczoną, siwowłosą kobietą. Katarina została wygnana do Florencji, gdzie w 1509 roku zmarła na zapalenie płuc. Which is exactly why you impress. And you are Messer... Auditore, but please, call me Ezio. I'm Katerina. Now, Ezio. We must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. Glade. I gdzie ja mam płynąć? Dobra, już wiem. Fatalnie się tym steruję. Yes, signora. Whatever you say, signora. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Katarina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forli, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, Messere. Had I known... It's quite all right, my friend. Tutti a bordo. Świetnie, ale my jeszcze nie wskakujemy. To synchronizowane wspomnienie. Ta łódź nam nie ucieknie, w zasadzie stateczek. Bo my tu mamy co robić. I teraz się zajmiemy Forli, bo jest i grobowiec. I zaczniemy właśnie od tego grobowca asasynów. I teraz tak, w którym miejscu on jest? Za mocno, za mocno. No i tam się teraz udamy. Konika. Ten taki trochę łaciaty. Niech będzie. No jak tu się steruje, to jest dramat. No i lecimy na grobowiec. Idziemy do grobowca. Aha, to tutaj jest wodą. Mnie się pomieszało z San Gimiano. To tutaj wchodzimy właśnie przez... Właśnie. Od razu się nam pokazało. Rocca di Ravaldino. Giorgio Marchesi Fiorentino wybudował tę fortecę w 1471 roku na zlecenie Pino III, władcy Forli. Budynek postawiono na planie kwadratu z narożnymi wieżami. Cytadelę dobudował do niego Girolamo Riario, nowy władca. Cytadela stała się w późniejszym okresie, a dokładniej w 1500 roku, miejscem schronienia Kateryny Forcy, uciekającej przed Cezarem Borcią, rządnym krwisynem Rodriga Borci. Potem budynek służył jako więzienie. To raczej nie brzmi jak zachęta do spędzania wakacji, nie sądzisz? I tutaj sobie zgarniemy to, co się świeci. A teraz muszę sobie przypomnieć, jak dotrzeć do tego grobowca, ale chyba tędy. Skrzyneczka. No, zgarniemy ją. Chodźcie tutaj, ekipa. Kogo tutaj mamy blisko?
Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie. Ułatwimy sobie też dojście do grobowca. No i co, nie idziecie? No chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Nie, nie chcą tu wejść. O Boże. Okej. Poradzimy sobie sami. Czemu oni tu wejść nie chcieli? I don't know. O, właśnie, tu jest wejście. O, tutaj. Teraz, czy tu będą czasówki, które doprowadzają mnie do rozpaczy? Zobaczymy. Jak coś, to naprawdę będzie kupa śmiechu. Tajemnica Ravaldino. Spenetruj Rocca di Ravaldino i odszukaj ukrytą tam pieczęć asasyna. Of course. Teren strzeżony, no pewnie. Idź do bramy. A tu do tyłu, to w ogóle tego nie widać. Na razie to mamy tylko taką tutaj zabawę zręcznościową. Jeszcze z normalną kamerą. Ale o, to są czasówki. To dziadostwo to jest czasówka. Dobra. Oczywiście, ale zdążyłam. Także przynajmniej coś się udało. Ale teraz już nie wiem co. Co robić dalej? A tu chyba muszę przepłynąć pod spodem. Przytrzymaj, aby płynąć pod spód. Tak, o właśnie. Punkt kontrolny. W niego nożykiem. No, no. Ale on sobie poszedł. Tutaj też... O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, nożyki tracę. Czemu ty w niego nie trafiasz? O, ja mówiłam, że w Brotherhoodzie na jednego nożyka się nie da.
Brotherhoodzie, drugiej części, co ja mówię. Dobra, coś muszę odzyskać. To Altair mógł załatwić jednym nożykiem. No. Co wytrzymali? Nie odzyskuję niestety. Tu muszę sobie coś otworzyć na pewno. Ale ja już zapomniałam, jak ta kamera tu jechała. To ja oczywiście zapomniałam już. Jak to było? So. Stop! I'll have a word with you. Not you! I'll cut you like a fish! Master! I can't see him anymore! I see him! No jaki wytrzymały! He's escaping! No to chyba tu coś musi być. Tak, tak. You, Radu, he's there on him. What's wrong? Yes. Zabieracie mi czas, no. Sobie muszę przypomnieć, jak to było. Tu na pewno będzie coś na czas. No właśnie, już widzę. Tak, ja nie znoszę tych dźwigni. Tak? I do tej muszę zdążyć i tu... This is impossible. A najlepsze jest to, że jak tu animacja jest, to już czas leci. Teraz tu. Jezu, zdążyłam. Niemożliwe. Opowiadają, że cudów nie ma. I zapewne teraz tu i tu. Aha, tu już zapomniałam i tu. To już bardziej zagmatwane nie może być. Landskrypta. Poszukiwaniu straconego czasu. Właśnie, szkoda już mi nożyków. Tylko muszę się rozejrzeć, gdzie tu iść. Hej, cittadino! Laggiù! Laggiù! Cicho być. A teraz gdzie? No chyba idę w dół? To tak miało być? No pięknie idzie.
O! Ciężko zbrojny. Chodź tu, chodź tu. Szkoda, że mogę gwizdać. O, świetnie. To nam się udało. Na pewno masz coś cennego. O, właśnie. I teraz pewnie tu. Albo i nie tu. Normalnie. Jak dziecko we mgle. Na pewno po coś to tutaj jest. A tutaj. No właśnie, to już jesteśmy w domu. I dotarliśmy. Ha, nie ma tak dobrze. Znowu czasówka. Tak, to mnie kiedyś doprowadzało na skraj rozpaczy. Na klawiaturze było to nie do przejścia, bo nie da się tak jakby biec w sprzeczności z kamerą, że tak powiem. Więc to trzeba, musiałam sobie to obejść i na pewno nie wyjdzie mi za pierwszym razem. Ale bawimy się. No, czyli w Forli mamy pierwsze czasówki w krypcie. O, i teraz tu kamera wariuje. Patrzę, nie zdążyłam w ostatniej chwili, ale ja naprawdę szybko to zrobiłam. Jednak nie, tuż przed samym tym. To lecimy jeszcze raz. Naprawdę to jest mało czasu. Ale to jest nic w porównaniu do krypty Auditore. Szybciej! Jest! Tym razem zdążyliśmy, za drugim razem. Uff, stan przedzawałowy co najmniej. Skrzyneczki poboczne najpierw. Czy jeszcze jakaś została? Nie zauważono? Nie. Teraz już pieczęć. Wyjdź przez sekretne drzwi. Zabrano pieczęć Qualan Gala. Czemu tak szybko mi napis uciekł? Dobra, gdzie mamy to sekretne wyjście? Tutaj.
wspomnienie zsynchronizowano i zdobyto pieczęć asasyna. Tajemnica Rawaldinu. Okej, okay. I w tym miejscu pożegnamy się i będziemy działać tak, że teraz wyczyścimy sobie Forli, tam Katarina i Leonardo nam nie uciekną do Wenecji bez nas, więc tak, poza nagraniem ja odkryję te wszystkie wieże, jakie tu są i zbiorę wszystkie skrzyneczki i później na nagraniu będziemy sobie zbierać karty kodeksu i wykonywać wszystkie zadania poboczne, jakie tu są, czyli glify, wszelkie pobicia i pewien wyścig, który jest upiorny, konno, ale też damy radę. Później będzie tutaj DLC, ale to dopiero później, najpierw Wenecja. A my tymczasem czyścimy Forli i w następnym odcinku będzie już odkryta cała mapa. Dobra. Zatem dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górze, suba, żeby nie przegapić następnych odcinków i komentarz, będzie mi bardzo miło. Jest to wsparcie dla mojego mikrokanału. Zatem do zobaczenia pojutrze. Trzymajcie się. Na razie. Pa!